Fani Halinki Skiepskich tego nie wiedzieli. Tak Marzena Kipiel sztuka dostała tę rolę. Marzena Kipiel sztuka zmarła w wieku 58 lat. Aktorka znana głównie z roli Halinki Kiepskiej w kultowym Świecie według Kiepskich, początkowo myślała o zupełnie innej ścieżce kariery. Zaskakujące, gdzie chciała grać. Nie żyje Marzena Kipiel sztuka. Grała Halinkę w sitcomie Świat według Kiepskich. Marzena Kipiel sztuka odeszła rankiem 9 czerwca, o czym za pośrednictwem mediów społecznościowych informowała Renata Pałys, koleżanka z planu Świata według Kiepskich. Odtwórczyni roli Halinki zmagała się z trudnymi chorobami, w tym z obturacyjną chorobą płuc, z wyrodnieniem stawu biodrowego czy depresją. Niezapomniana Halinka Kiepska, ale przede wszystkim dobry, kochany człowiek. Kobieta dynamit, kochająca swoją pracę, pisała Gabriela Oberbeck. Marzena Kipiel sztuka myślała o czymś innym. Rola Halinki nie była pierwszym wyborem. Choć to właśnie z roli Halinki w sitcomie Świat według Kiepskich widzowie znają ją najbardziej, tak naprawdę aktorka planowała coś innego. W książce Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu, wydanej nakładem SQN, czytamy, że Marzena Kipiel sztuka chciała grać w reklamach pasty do zębów. Twierdziła, że ma do tego warunki. Jeździłam na castingi z nadzieją, że może zagram w reklamie pasty do zębów. Głównie na to liczyłam, bo szczękę miałam w naprawdę przyzwoitym stanie, wyznała. Na planie kultowej produkcji znalazła się przypadkiem. Szczęśliwie podążyła za sugestią udziału w castingu. Agencja aktorska we Wrocławiu, z którą byłam związana, przysłała mi zaproszenie na casting do jakiegoś serialu komediowego, gdzie producent takimi słowami opisał, kogo potrzebują, kobieta po 40 z niewygasłym seksem. Marzena Kipiel sztuka była idealną Halinką. Świetnie interpretowała postać. Na castingu zjawiła się ubrana tak, jak podpowiadała jej wyobraźnia. Miała w głowie konkretny styl Halinki, kolorowy makijaż, ciasna bardotka, spódnica i żółty top. Aparycja Kipiel sztuki połączona z otwartością przełożyły się na włączenie jej w skład obsady. Na castingu partnerował mi Andrzej Galla, któremu wskoczyłam na ręce. Wywołało to salwę śmiechu całej zgromadzonej ekipy, mówiła.